Czy masz świadomość? Gdyby Amerykanie zrzucili bomby na Hiroshimę, Japonia i tak skapitulowałaby w niedługim czasie. I to bez inwazji zachodnich aliantów na japońskie wyspy. Michał Piekdzik. Pokonanie Japonii pokonaniem, ale efekt psychologiczny ma być taki, żeby cały świat dostrzegł potęgę Stanów Zjednoczonych. Dlatego im bardziej cel w tym przypadku padło na Hiroshimę, zostanie zrównany z ziemią, tym lepiej dla Stanów Zjednoczonych. Target Committee Los Alamos, 10-11 maja 1945. Od czasów bomby atomowej nie było technologii, która zaalarmowałaby wynalazców do tego stopnia, że zdecydowali się ostrzec świat przed jej wykorzystaniem. Nie było aż do wiosny 2015 roku, kiedy biolożka Jennifer Donda wezwała do ogłoszenia światowego moratorium na stosowanie CRISPR, nowego narzędzia do edycji genów, rewolucyjnej technologii, która sama pomogła stworzyć, umożliwiającej wprowadzenie dziedzicznych zmian w ludzkich zarodkach. Wydawnictwo Pruszyński i spółka Materiał promujący książkę Edycja genów, władza nad ewolucją. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika Spraw Obywatelskich. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest Michał Piekdzik. Dzień dobry Michale. Dzień dobry, cześć Rafale, dziękuję za zaproszenie. Michale, zanim zaczniemy rozmawiać, powiedz kilka słów o sobie, dlaczego nasi słuchacze Tygodnika Spraw Obywatelskich mieliby uznać Ciebie za osobę wiarygodną, która ma wiedzę na temat tematu, o którym za chwilę więcej. Mam nadzieję, że przedstawienie mojej osoby nie będzie o tyle istotne, co fakt, co powiem, że moje argumenty będą dla słuchaczy przekonujące. Tak czy inaczej, jestem doktorem nauk prawnych, pracuję jako wykładowca w Edynburgu na Uniwersytecie Napier. Jestem też również autorem licznych pozycji z zakresu II wojny światowej na Pacyfiku. W swoich badaniach naukowych opieram się na dokumentach amerykańskich, brytyjskich, holenderskich, jak i również japońskich, ponieważ badam tym językiem. No i mam nadzieję, że moje publikacje będą docierać do szerszej ilości osób i będą w stanie walczyć z mitami dotyczącymi wojny na Pacyfiku, jak i również historii Japonii. No właśnie, przyczynkiem do tej rozmowy jest film Oppenheimer, który wyświetlany jest w kinach od kilku tygodni, kilku miesięcy. Ostatnio byłem z Magdą, z moją żoną, obejrzałem ten film i jestem ciekaw. Ten film, dla tych, którzy jeszcze go nie oglądali, on jest historią amerykańskiego naukowca Roberta Oppenheimera i jego roli w zbudowaniu bomby atomowej. Jakie twoim zdaniem trzy mity promuje ten film? Pozwolę sobie odpowiedzieć na to pytanie nieco przewrotnie, dlatego że jeszcze tego filmu nie oglądałem. Zrobiłem to celowo, w zasadzie nie zrobiłem tego, ponieważ za każdym razem, kiedy pojawia się na rynku film dotyczący mojej działki naukowej, mojej działki historycznej, lubię obserwować reakcje ludzi. Gdybym obejrzał ten film, miałbym swoje zdanie, wchodziłbym w polemikę z ludźmi, którzy mają inne zdanie ode mnie. Tymczasem mam taką unikalną możliwość poznania pierw reakcji ludzi, w jaki sposób film na nich wpłynął, jakie mają zdanie na temat tego filmu. I dzięki temu będę w stanie bardziej bezstronnie popatrzeć na ten film. Mam nadzieję, że w niedługim czasie już, ponieważ bardzo na niego czekałem i też jestem bardzo podekscytowany, że w końcu będę mógł go zobaczyć. I uważam, że obserwując dyskusję w internecie, która toczyła się bezpośrednio po wypuszczeniu filmu, jak i również w krótkim czasie po tym, jak ludzie informowali o tym, że byli w kinach, zauważyłem, że są dosyć sprzeczne opinie na temat tego filmu, więc daje mi to dużo do myślenia. W pierwszej kolejności zauważyłem, że ludzie uważają, przynajmniej takie jest
taki jest mój odbiór komentarzy na Twitterze czy też na Facebooku, że ludzie uważają, że ten film w końcu przełamuje pewnego rodzaju tabu, czyli że Amerykanie przyznają się do tego, że bomba atomowa była tragiczną pomyłką i że użycie bomb atomowych było tragiczną pomyłką i że Stany Zjednoczone w pewnym stopniu przyczyniły się do zbrodni na japońskiej ludności cywilnej i że film Oppenheimer w końcu konfrontuje pewnego rodzaju idealny obraz Stanów Zjednoczonych walczących o zakończenie wojny na Pacyfiku i ludzie są wdzięczni za to i bardzo rekomendują ten film pod tym względem. Z drugiej strony też spotkałem się z opiniami, które twierdzą, że ten film i tak jest zbyt łagodny, ponieważ Japonia walczyłaby do samego końca, bez bomb atomowych w ogóle nie doszłoby do kapitulacji, więc było to całkowicie usprawiedliwione posunięcie, mimo że te osoby nigdy nie miały okazji zapoznać się ani z amerykańskimi, nie mówiąc już w ogóle o japońskich dokumentach, jak wyglądał proces decyzyjny w sprawie kapitulacji. Także wydaje mi się, że pomimo tego, że taki film jak Oppenheimer powstał i niezależnie od tego, jaka będzie moja prywatna opinia na jego temat, że filmy nie są najlepszym narzędziem do prostowania prawd historycznych i nie są najlepszym narzędziem do tego, aby kształtować ludzką świadomość w kierunku prawdziwości historycznej, autentyczności. No dobrze, to powiedz w takim razie, jakie trzy najpowszechniejsze mity krążą związane z Hiroshimą i Nagasaki? Po pierwsze, powiedziałbym, że to jest najważniejszy mit, który powtarzany jest również przez naukowców, którzy zajmują się tą tematyką, głównie tych naukowców, którzy posiadają tylko i wyłącznie dostęp do amerykańskich materiałów źródłowych, a więc pierwsza teza jest mianowicie taka, że gdyby nie bomba atomowa, Japonia nigdy by się nie poddała, a doszłoby do inwazji na Wyspy Japońskie, która zakończyłaby się hekatombą ludności cywilnej. Więc w ogólnym rozrachunku zrzucenie bomb atomowych na Japonię było pewnego rodzaju amerykańską przysługą, która wymusiła na elitach politycznych, decydentach japońskich, jak i również wojskowych, po prostu bezwarunkową kapitulację. To jest pierwszy mit. Drugi mit dotyczy... Zanim powiesz o drugim, a jaki jest fakt w takim razie? Fakt jest taki, że istotnie, począwszy od kwietnia 1945 roku, japoński gabinet, który był odpowiedzialny za kierunek polityki zagranicznej i wewnętrznej w tym kraju, podjął starania mające na celu wyjście z trudnej sytuacji Japonii, czyli wyjście Japonii z tej trudnej sytuacji strategicznej, czyli po prostu nawiązanie pokoju ze Stanami Zjednoczonymi poprzez uniknięcie bezwarunkowej kapitulacji. Czyli Japończycy byli skłonni do tego, aby skapitulować przed Amerykanami, ale nie w sposób bezwarunkowy, taki jaki uczyniła to III Rzesza. I o ile do końca czerwca były przymiarki, aby Japonia walczyła dalej pomimo wszystkich przeciwności, to konfrontując się z danymi gospodarczymi, z danymi z frontu, jak i również analizami, japońscy decydenci doszli do wniosku, że stoczenie tak zwanej decydującej bitwy o obronę Wysp Macierzyńskich zakończy się hekatombą. W związku z tym Japończycy wpadli na inny pomysł, którym było wykorzystanie ich ostatniej karty przetargowej, jaką były neutralne stosunki ze Związkiem Radzieckim i Japonia zamierzała wykorzystać tlący się konflikt pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Związkiem Radzieckim do tego, aby Związek Radziecki uczestniczył jako mediator w rozmowach pokojowych ze Stanami Zjednoczonymi, dzięki czemu Japonia poddałaby się Amerykanom, ale nie bezwarunkowo. Jak wiemy, Stany Zjednoczone i Stalin były już wówczas dogadane w kwestii podziału wpływów w Azji Wschodniej. W związku z tym japońska strategia była skazana na porażkę, o czym Japończycy nie wiedzieli. I Amerykanie tak naprawdę, nie wykorzystując bomb atomowych, mogli poczekać do momentu, kiedy Armia Czerwona zaatakowałaby Japonię w Mandżurii. I w tym momencie prawdopodobnie, gdyby, tego nie wiemy, są to nasze hipotezy, są to moje hipotezy poparte oczywiście badaniami źródłowymi, w tym momencie, jeżeli Japończycy skonfrontowani byliby z tym, że ich strategia, ostateczna strategia uniknięcia bezwarunkowej kapitulacji ległaby w gruzach,
nie mieliby innego wyboru, jak właśnie skapitulować bezwarunkowo przed Stanami Zjednoczonymi. I tutaj zrzucenie dwóch bomb atomowych, proszę popatrzeć na ten timing, czyli na ten czas, w których zostały one zrzucone, był trochę niefortunny, ponieważ Amerykanie, gdyby chcieli tak naprawdę doprowadzić do kapitulacji Japonii i oszczędzić życie ludzkie, to powinni te bomby zrzucić w momencie, kiedy Japonia nie skapitulowałaby po inwazji Armii Czerwonej. Miałoby to wtedy dużo większy sens logiczny i dużo większy sens też wojskowy. Dobrze, ale czy miałoby sens taki ten psychologiczny, o którym wspominałem w drugim cytacie przed naszą rozmową? Tak, miałoby to jak najbardziej efekt psychologiczny, dlatego że pokazałoby całemu światu potęgę nowej broni, o której wszyscy rozmawiali już wtedy, ponieważ to nie była tajemnica. Również Japończycy wiedzieli o tym, że Amerykanie rozwijają broń jądrową, aczkolwiek nie byli świadomi, na jakim stopniu Amerykanie są w danym momencie oraz ile faktycznie posiadają ładunków nuklearnych. Wydaje mi się, że w tamtych realiach 1945 roku każde zrzucenie bomby jądrowej na jakiekolwiek miasto wywarłoby olbrzymi wpływ psychologiczny na całą społeczność międzynarodową, ponieważ dysponentami tej broni byli wyłącznie Amerykanie, więc tworzyło to pewnego rodzaju jeszcze większą dysproporcję, która i tak była wyraźna w tamtym czasie, ponieważ to Amerykanie byli największą, niepodważalną potęgą gospodarczą i wojskową. A jaki jest drugi mit i od razu jaki fakt związany z tym mitem? Drugim mitem jest to, że w rzeczywistości bomby atomowe nie wyrządziły takich szkód, strat cywilnych, że dużo większe straty były spowodowane zwykłymi bombardowaniami strategicznymi Tokio, które odbyły się w marcu i również po marcu, czyli w kwietniu, w maju i w sumie tak naprawdę do końca wojny na Pacyfiku. Japońskie dane pokazują coś zupełnie odwrotnego, a więc jeżeli dodamy do liczby osób, które bezpośrednio zginęły w wyniku ataków nuklearnych na Hiroshima i Nagasaki, jeżeli dodamy do tego osoby, które w kolejnych latach umierały z powodu chorób popromiennych, to bilans ataków nuklearnych jest znacznie gorszy, znacznie bardziej okrutny niż zwykłe bombardowania strategiczne, które również były, trzeba to należy zaznaczyć, również były dewastujące i straszne dla ludności cywilnej. Trzecim mitem natomiast jest przekonanie, że Amerykanie, niezależnie od tego, jaką strategię by obrali, nie mieli wpływu na decyzje podejmowane w Tokio, ponieważ Japończycy byli twardogłowymi politykami wojskowymi i mieli jedną ustaloną wizję rzeczywistości. I tutaj należy sobie powiedzieć wprost, że jest to nieprawda, ponieważ mimo istnienia stanu wojny pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Japonią, toczyły się rozmowy dyplomatyczne, czy to bezpośrednie za pomocą środków masowego przekazu, poprzez komunikaty prasowe, poprzez ogłoszenia radiowe, jak i również poprzez poselstwa dyplomatyczne w różnych krajach pośrednich, krajach trzecich typu Szwecja, typu Szwajcaria, typu Związek Radziecki. I jak najbardziej Amerykanie i Japończycy byli w stanie ze sobą rozmawiać, może nie bezpośrednio, ale przez pośredników, jak najbardziej byli w stanie podjąć decyzje, które by nie tylko uratowały tysiące istnień ludzkich, jak i również doprowadziłyby do szybszego zakończenia wojny. Tutaj w pewnym stopniu oczywiście winą obarczam za to Japończyków, którzy nie byli w stanie odpowiednio szybko przyjąć bezwarunkowej kapitulacji, ponieważ nie zdawali sobie sprawy z realiów politycznych w tamtym czasie. Należy podkreślić, że chcieli walczyć uporczywie, aczkolwiek niekoniecznie do samego gorzkiego końca. Z drugiej strony należy też krytykować Amerykanów, że postawili tak naprawdę Japończykom twarde ultimatum, z którego summa summarum później się nie wywiązali, ponieważ jak patrzymy na historię Japonii w późniejszych okresach, to jednak mimo wszystko ten najważniejszy warunek japoński dotyczący zachowania instytucji cesarza został przez Amerykanów spełniony. Także można było zapytać, dlaczego w sumie walczono do samego końca, aby ten warunek przepchnąć. A dlaczego twoim zdaniem te mity się powiela? Dlaczego tak mocno one się trzymają w Europie, w Polsce i dlaczego właściwie nigdy nie rozliczyliśmy się jako cywilizacja zachodnia z tej zbrodni? Wydaje mi się, że problemem niestety jest polityka, dlatego że zaraz po zrzuceniu bomb atomowych Amerykanie byli bardzo niechętni, aby badać rzeczywiste skutki, jakie wyrządziły te bomby atomowe na oba miasta, czyli Hiroshima i Nagasaki.
I wydaje mi się, że niestety nikomu nie zależało na tym, żeby pokazać rzeczywistą skalę zniszczenia, żeby pokazać prawdziwy proces decyzyjny, który wówczas w Japonii był, jak chodzi o zakończenie wojny. Nie ułatwiał tej sytuacji fakt, że Japonia była okupowana przez 7 lat, co było całkowicie normalne w sytuacji, gdy Japonia tą wojnę po prostu całkowicie przegrała. W późniejszych latach Japończycy dopiero stopniowo zaczęli wracać do badań nad swoją historią. Należy tutaj powiedzieć wprost, ja się z tą teorią zgadzam całkowicie, że istniała pewnego rodzaju trauma w Japonii powojenna. Nie chciano rozmawiać o wojnie, były to tematy toksyczne, powodujące bardzo wiele negatywnych konsekwencji społecznych, publicznych. Relacje ze Stanami Zjednoczonymi się polepszyły, bo Japonia stała się największym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, więc też w samej Japonii niewygodnie było mówić o prawie. I tak naprawdę dopiero w latach 80., pod koniec lat 70. de facto zaczęto kolekcjonować materiały i stopniowo wydawać publikacje, które pokazywały, jak to tak naprawdę wyglądało w Japonii. A ponieważ amerykańscy naukowcy nie do końca posługują się, przynajmniej niepowszechnie, nie posługują się językiem japońskim, przekazywali po prostu informacje, które były zawarte w amerykańskich dokumentach źródłowych, bądź też amerykańskich relacjach, co oczywiście sprowadzało badania naukowe do jednostronności, no jak wiemy, jednostronnie nie jesteśmy w stanie przekazać historii i tutaj absolutnie nie zamierzam w żadnym stopniu usprawiedliwiać żadnych zbrodni wojennych w Europie, ale gdyby opisywać powstanie warszawskie tylko i wyłącznie ze strony polskiej, bez badania niemieckich dokumentów, nie jesteśmy w stanie ustalić, jaki tak naprawdę miał przebieg powstanie warszawskie, jak wyglądała hekatomba ludności w Warszawie i tak naprawdę jakie de facto poniosła straty Polska w czasie tego powstania. I niestety nie da się tego tematu opracować wyłącznie na podstawie polskich dokumentów, tak samo nie da się opracować tematu zrzucenia bomb atomowych na Japonię, badając tylko amerykańskie źródła. Toczy się wojna z gotówką. Prowadzą ją banksterzy, rządy i korporacje. Likwidacja gotówki to odebranie ci wolności wyboru. To wykluczenie tych, którzy nie chcą lub nie mogą korzystać z kart. To kontrola i inwigilacja tego, co robisz. Małymi krokami zabierają ci wolność. Za kilka lat będziesz uzależnionym od państwa i banksterów. 100% kontrolowanym, nowoczesnym niewolnikiem. A jeśli będziesz niewygodny dla władzy, to twoje konto zostanie po prostu zablokowane. Bądź czujny. Gotówka to wolność. Bronimy gotówki przed likwidacją. Wejdź na brońgotówki.pl i pomóż nam. Budżet filmu to blisko 180 milionów dolarów. Dlaczego twoim zdaniem premierę kinową mamy właśnie teraz? Bo co akurat sprzyja takiemu timingowi? No i drugie pytanie związane trochę, nie wiem czy w toku jakichś swoich prac, analiz, badań zetknąłeś się też z jakąś taką praktyką, że kompleks, jak to mówił Eisenhower, kompleks przemysłowo-wojskowy dokłada się do takich produkcji jak film Oppenheimer. Pozwolę sobie poruszyć ten temat na dwóch płaszczyznach. Pierwszą z pewnością są sprawy marketingowe i tutaj nie chcę dobudowywać do tego żadnej teorii. Jako autor też wielokrotnie rozmawiałem ze swoim wydawcą, czy to wydawcą brytyjskim, czy to wydawcą polskim. Zawsze wydawcom i wszelkiego rodzaju producentom zależy na tym, aby przyciągnąć największą liczbę klientów, konsumentów. I tutaj rocznica jest zwykle bardzo dobrym momentem, aby wypuścić nowy film dotyczący wydarzeń, aż wtedy też naturalnie jest większe zainteresowanie. Dlatego rocznica jest zwykle w kategoriach marketingowych bardzo dobrym momentem do tego, aby zachęcić ludzi do przeczytania książki, obejrzenia filmu, wysłuchania audycji. Więc to jest pierwsze dno. Drugie dno natomiast jest takie, że tutaj nie ma co ukrywać, każdy rząd, czy to krajów demokratycznych, czy to krajów totalitarnych, czy to krajów autorytarnych,
zawsze będzie wspierał wizję swojej własnej historii, swojej własnej polityki historycznej. Robią tak Amerykanie, robią tak Japończycy i robimy my tak również Polacy. I tutaj pod tym względem Amerykanie nie są wyjątkowi, ponieważ olbrzymie środki idą na promowanie amerykańskiej wersji historii, na promowanie badań nad amerykańskimi dokumentami. Oczywiście Amerykanie również zmagają się z wieloma problemami wewnętrznymi, takimi jak rasizm w ich państwie historyczne, jak nierówności społeczne, ale jednak mimo wszystko w kategoriach polityki zagranicznej Stany Zjednoczone zawsze będą promować swoją wizję historii. Tak samo zresztą jak Japończycy unikają powszechnie mówienia o trudnych tematach, podczas gdy tak naprawdę, gdy się popatrzy od wewnątrz, to istnieje dosyć zaawansowana debata w Japonii naukowa na temat japońskich zbrodni wojennych i na temat okupowania przez Japonię innych pozostałych państw w czasie istnienia Cesarstwa Japońskiego. Co do tematów tych, no, należy sobie powiedzieć wprost, że ja nie przepadam za polityką historyczną i staram się patrzeć na te problemy stricte naukowo, więc po prostu odcinam się od promowania jakiejkolwiek wizji historii. Chciałbym po prostu móc zachować taką możliwość, aby krytykować każdą ze stron w równym stopniu. Ale to kolejne pytanie, które mi się nasuwa, obalając ten założycielski mit amerykańskiego imperializmu po 1945, no naraża się pan na swego rodzaju takie czy inne etykiety i właściwie tym bardziej w Polsce, gdzie Stany Zjednoczone no, są otoczone jakimś tam nimbem świętości. I właściwie do czego pan to robi, bo mógłby pan przecież stać w chórze i śpiewać to, co wszyscy. Wydaje mi się, że moja osobowość nie pozwala mi na to. Zostałem wychowany w takim duchu, że powinienem zawsze kontestować informacje, które otrzymuję. Powinienem zawsze sprawdzać ich źródło, czy na pewno są to informacje prawdziwe, czy jest ich jakieś drugie dno. I w tej sytuacji stoję w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ wypowiadając się o historii Japonii, nie mogę unikać, i jestem tego całkowicie świadomy, mówienia wprost o japońskich zbrodniach wojennych. Z drugiej strony też muszę poruszać kwestie dotyczące zbrodni wojennych na japońskiej ludności cywilnej. I niestety, wbrew temu, co się sądzi i co się wielokrotnie powtarza, ja nie wierzę w prawo talionu, czyli prawo odwetu, oko za oko, ząb za ząb. Tak samo nie wierzę w odpowiedzialność zbiorową. Tak samo też nie wierzę w symetryzm, czyli po prostu nie wierzę w oddawanie, że jeżeli ktoś komuś wyrządził krzywdę, to należy to usprawiedliwiać własnymi krzywdami. Wydaje mi się, że w historii często o tym zapominamy i jedną zbrodnią usprawiedliwia się drugą, dlatego też w Stanach Zjednoczonych istnieje taki dosyć duży ruch badaczy, grupa badaczy jest, która po prostu za wszelką cenę stara się usprawiedliwiać wszystkie złe decyzje podejmowane przez Stany Zjednoczone wartościami demokratycznymi, wartościami liberalnymi, ale jest to poniekąd zaprzeczenie tych wartości, ponieważ demokracja i liberalizm nie boją się prawdy. Nie powinny bać się przyznania do błędu i wyciągnięcia z tego wniosków. Dlatego też po prostu zdaję sprawę z tego, że czasami moje badania są prowokacyjne, niewygodne, ale szczęśliwie jest jeszcze na tym miejsce na to, żeby takie badania prowadzić. Może one nie będą tak popularne, nie będą tak rozchwytywane jak niektóre tezy, ale wydaje mi się, że część ludzi zasługuje przede wszystkim na to, aby wiedzieć, jakie są stanowiska obu stron, jakie są fakty, a oni... Ludzie, moi czytelnicy, czy też moi słuchacze będą mogli sami wyciągnąć następujące wnioski z tego, co im przedstawię. Więc ufam w to, że istnieje na świecie grupa ludzi, która zetknąwszy się z faktami, będzie w stanie sama ocenić, jak wyglądała w rzeczywistości historia i nie będzie podatna na różnego rodzaju manipulacje. I taki jest mój cel. Nawet jeżeli ja sam w procesie tego odkryję, że nie mam racji albo że się myliłem we wcześniejszych książkach, wolę się do tego przyznać otwarcie, niżeli tkwić w błędzie i powielać narracje historyczne, które w pewnym stopniu zostały odziedziczone po poprzednich badaniach, po poprzednich generacjach historyków. Mhm.
Kolejne pytanie jest trochę związane z tym trzecim cytatem, który na wstępie naszej rozmowy przedstawiłem naszym słuchaczom z książki Edycja Genów, czy właściwie promującą książkę Edycja Genów, Władza nad Ewolucją. Bo powiem szczerze, że gdy czytam od kilku lat teksty, materiały dotyczące nowego GMO, tak zwanego CRISPR, a dzisiaj taki skrót NGT też się pojawia, albo ostatnio, kiedy słyszałem o, czy słyszymy coraz intensywniejszą debatę na temat sztucznej inteligencji, to niestety cały czas mam taki powrót do czasów, kiedy pracowano właśnie nad bombą atomową. Ja powiem szczerze, byłem zszokowany tymi fragmentami filmu, w którym naukowcy pracujący nad bombą, kiedy usłyszeli o jej zrzuceniu, o stratach, o rezultatach, no byli uradowani, że ich projekt Manhattan się powiódł. I mam tutaj do pana takie, do ciebie takie pytanie, jak ty postrzegasz ten wątek etyki w temacie właśnie, w tym procesie związanym z pracą nad bombą atomową? Wydaje mi się, że ten temat dotyczący etyki jest bardzo pomijalny w źródłach historycznych i w publikacjach historycznych, które również miały później szansę nieco głębiej zastanowić się nad tym zagadnieniem, dlatego że konstrukcja, opracowanie bomby atomowej przypadło na lata wojny, a jak wiemy, jak możemy się spodziewać, nie są to najbardziej szczęśliwe i najlepsze momenty do tego, aby w sposób swobodny, demokratyczny i wolny zastanawiać się nad etyką. Celem podstawowym w takiej sytuacji staje się zniszczenie, pokonanie przeciwnika, więc etyka odchodzi na dalszy plan. I naukowcy, którzy opracowywali bombę atomową, zdawali sobie sprawę z tego, jaki będzie miała ona efekt niszczący, jakie ona przyniesie żniwo, ale przyświęcał im jeden cel, którym było pokonanie Japonii. I należy sobie powiedzieć wprost, że Amerykanie niedostatecznie dobrze przedyskutowali kwestie etyczne, zdając sobie sprawę z tego, jakie zniszczenie może wywołać bomba atomowa. Przyświęcały im głównie cele polityczne, cele wojskowe. One przysłoniły aspekt trochę humanitarny. I tutaj nie stając w obronie Amerykanów, ale poniekąd też trochę podważając ich decyzję o zrzuceniu bomby atomowej, można powiedzieć, że gdy popatrzymy się na pamiętniki prezydenta Trumana, to występuje tam pewnego rodzaju takie osobiste wyznanie prezydenta, który twierdził, sam przyznał się przed samym sobą, że nie wydałby decyzji zrzucenia bomby atomowej na i tak spalone Tokio w tamtym czasie, ponieważ skutki, które mogłoby przynieść, skutki humanitarne, które mogłyby przynieść zrzucenie tej bomby atomowej na Tokio, byłoby tak kolosalne, że społeczeństwo amerykańskie, które jest dumne ze swoich wartości wolnościowych i demokratycznych, nigdy mogłoby się nie podnieść moralnie po tym, jakby zobaczyło, jakie szkody wyrządziło innemu krajowi. Także w pewnym momencie Amerykanie zorientowali się, że muszą też respektować, muszą też rozważać warunki etyczne, aspekty etyczne użycia tej broni. Stało się to zdecydowanie za późno, a po wojnie, jak już wcześniej odpowiedziałem, zwyciężyła polityka historyczna, zwyciężyła chęć pokazania światu, że jednak mimo wszystko Stany Zjednoczone samodzielnie doprowadziły do końca tej wojny i było to uzasadnione. A jakie książki w języku polskim możesz polecić naszym słuchaczom, które obalają mity zakończenia II wojny światowej? Niestety ten temat nie jest zbyt dobrze opracowany po polsku. Sam pracuję nad książką, która mam nadzieję ukaże się w następnych latach. Niemniej jest jedna książka, która de facto przykuła moją uwagę i chciałbym polecić ją wszystkim słuchaczom. Jest to praca magisterska, o ile dobrze pamiętam, pani magister Patrycji Niedbalskiej-Asano, dotycząca gabinetu Kantaro Suzukiego, czyli ostatniego premiera wojny na Pacyfiku. Bardzo polecam tą pracę, jest osadzona może
głęboko, ale jednak mimo wszystko jest osadzona o japońskie dokumenty źródłowe. Z większością, nie mówię, że z wszystkimi informacjami, które przekazała pani Patrycja, zgadzam się. Chciałbym tylko zaznaczyć, że po prostu ta praca przeszła bez całkowitego echa w Polsce. Prace, które prezentują amerykański punkt widzenia, są promowane, cały czas dodrukowywane. Dlatego dziwi mnie fakt, że de facto od dobrych kilku lat istnieje w Polsce praca japońsko-centryczna, która w pewien sposób wyjaśnia japoński punkt widzenia, ale jednak mimo wszystko no, nikt w Polsce się tym tak naprawdę nie zainteresował, pomimo tego, że widzę, że jest duże zainteresowanie sprawami japońskimi ogólnie. I Polacy chcą wiedzieć tak naprawdę, jaki jest japoński punkt widzenia, jakie decyzje podejmował japoński gabinet. Polecam tą książkę serdecznie wszystkim. A pamiętasz tytuł? Suzuki Kantaro i zakończenie wojny na Pacyfiku, o ile pamięć nie myli. Okej, zakończenie wojny na Pacyfiku. No dobrze, to tak. Pozwolę sobie jeszcze raz przeczytać na głos. A więc tak, Patrycja Niedbalska Asano, Suzuki Kantaro, w nawiasie 1867-1948, zamykamy nawias, a zakończenie wojny w Azji i na Pacyfiku. Tak brzmi pełny tytuł tej książki. Na portalu Lubimy Czytać są tylko i wyłącznie 3 oceny. Książka została oceniona średnio na 7,3/10, choć w warunkach polskich historycznych, moim zdaniem, w warunkach polskiej nauki i historii, moim zdaniem ta książka zasługuje przynajmniej na 8, albo nawet i na 9, na 10. No ale mogę jedynie polecać i zachęcać ludzi do przeczytania jej. To polecamy. Ostatnie pytanie. Jakiego pytania nikt nigdy ci nie zadał w temacie, o którym rozmawiamy, a powinno to pytanie paść i jaka jest odpowiedź? Wydaje mi się, że nikt nigdy nie zadał mi pytania, jaki jest mój punkt widzenia na temat wojny na Pacyfiku. Bardzo często przypisuje mi się albo japoński punkt widzenia, albo punkt widzenia, który nie jest elastyczny wobec osób nie zajmujących się źródłami, czyli krytykuje się mnie za to, że nie jestem otwarty na luźne interpretacje historyczne, tylko że twardo obstaję przy analizie dokumentów źródłowych, ponieważ powinienem być bardziej otwarty na jakieś inne koncepcje, które zrodziły się powiedzmy wskutek jakichś tam różnych luźnych przemyśleń. I tak naprawdę chciałbym, żeby ktoś kiedyś otwarcie zadał mi pytanie, tak naprawdę jaki jest mój punkt widzenia na wojnę na Pacyfiku. I chciałbym może poniekąd też zadając sobie sam to pytanie odpowiedzieć tutaj. Moja odpowiedź jest taka, że był to poważny błąd Japonii. Był to błąd Japonii, który popełniła wskutek nie tyle co złej kalkulacji, ponieważ Japończycy wiedzieli, że tą wojnę przegrają i mają bardzo nikłe szanse na ostateczne zwycięstwo, ale był to błąd spowodowany tym, że Japończycy bardzo, bardzo źle odczytali nastroje w amerykańskim społeczeństwie, sytuację międzynarodową, dlatego że wydawało im się, że sukcesy niemieckie w Europie i początek operacji Barbarossa w Rosji w Związku Radzieckim przyniesie ostateczne rozstrzygnięcie na korzyść Niemiec. W związku z tym jest to ostatnia szansa Japonii na to, aby zmienić sytuację polityczną w Azji Wschodniej. Jak wiemy, była to tylko i wyłącznie japońska projekcja, do tego by nigdy nie doszło. No i tutaj należy sobie powiedzieć wprost, że Japończycy są odpowiedzialni za wybuch wojny na Pacyfiku, aczkolwiek zostali też częściowo postawieni pod ścianą, czyli musieli przyspieszyć przygotowania wojenne wskutek amerykańskiego embarga na dostawy ropy naftowej, nie tylko amerykańskiego, ale również brytyjskiego i holenderskiego. Aczkolwiek no, należy sobie powiedzieć wprost, to Japończycy są odpowiedzialni za tą wojnę, co nie zmienia faktu, że alianci nie powinni popełniać zbrodni wojennych na japońskiej ludności, jeżeli Zachód chce reprezentować wartości demokratyczne, liberalne i zgodne z prawem międzynarodowym. To jest moje zdanie. W tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem był Michał Piegzik, doktor nauk prawnych, a absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Michale, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, do widzenia. A z Państwem żegna się już Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich już za tydzień we wtorek. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość.
Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!